Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest 16. niedziela w ciągu roku. Pochylamy się nad kolejnym fragmentem z Ewangelii Świętego Marka, czy kolejnym, mam na myśli odniesienie do poprzedniej niedzieli. No, choć prawdę mówiąc, to tam trochę treści jest przeskoczonych w stosunku do poprzedniej niedzieli, zaraz powiem jakich. Konkretnie to patrzymy na 6 rozdział Marka, na wiersze od 30 do 34. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali, czego nauczali. A On rzekł do nich: pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło, odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła go litość nad nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać. Właśnie, jak to się jest umiejscowione w Ewangelii Świętego Marka? Oczywiście no, widzimy w tym kontynuację opowieści o tym posłaniu, o którym słyszeliśmy tydzień temu, kiedy Jezus wysyłał apostołów po dwóch, prawda, właśnie z taką misją głoszenia Królestwa Bożego. No i teraz ci wysłani apostołowie wracają do Jezusa, opowiadają, co tam dokonali, czego nauczali, prawda. Natomiast pomiędzy ich wysłaniem a powrotem znajduje się jeszcze opowieść o śmierci świętego Jana Chrzciciela, śmierci męczeńskiej świętego Jana Chrzciciela, o tym, jak to zginął w więzieniu u Heroda. Właściwie tak po ludzku rzecz biorąc, to co mnie zawsze uderza w tej opowieści o śmierci Jana Chrzciciela, to jakaś taka, patrząc po ludzku oczywiście, to jakaś taka przypadkowość, taka tragiczna przypadkowość tej śmierci, nie? Taka wynikająca właściwie z pijaństwa Heroda, z jego chuci, prawda, z jego zapatrzenia się w córkę Herodiady, zapatrzenia się w swoje namiętności, w swoje różne takie rzeczy, w swoje emocje, w swoje popędy, w swoje pragnienia, prawda? I no, człowiek wtedy traci głowę, zupełnie rozum, jest gotowy na różne dziwne rzeczy, których później żałuje i gdzieś ten żal Heroda chyba się objawia właśnie w tym jego jakimś takim pragnieniu, żeby ten Chrzciciel jednak zmartwychwstał mimo wszystko, mimo tego, co on zrobił. No właśnie, i to myślę, że to jest ważne, dlatego że no zobaczcie, co się dzieje w dzisiejszej Ewangelii. Tak mnie to uderza, że jakby w dzisiejszej Ewangelii takim punktem łączącym apostołów, takim punktem, który ich gromadzi, to jest osoba Jezusa Chrystusa, nie? Że oni tak, są posłani do świata, są posłani do Izraela, są posłani do różnych miast i miasteczek, są posłani z konkretną misją, ale oni wracają. Wracają uparcie do Jezusa. Nie? Oni wiedzą, że skuteczność wszystkiego, co robią, to zależy tylko i wyłącznie od tego, czy potrafią się ciągle na nowo gromadzić przy Jezusie. Prawda? Czy potrafią wszystko to, co robią, odnosić do Jezusa. Tego już się nauczyli, to wiedzą i dlatego przychodzą, wracają do Jezusa, opowiadają Mu wszystko, co dokonali, czego nauczali. I teraz zobaczcie na reakcję Jezusa, że Jezus chce ich zabrać gdzieś osobno, na zupełną osobność, na jakieś miejsce odosobnione, gdzie, jak mówi Jezus, będą mogli nieco odpocząć, bo no właśnie, takie tłumy przychodziły, odchodziły, że nie mieli nawet czasu na posiłek. I teraz dokonuje się niezwykła rzecz, bo wsiadają oni wszyscy razem do łódki z Jezusem, ale z tej łódki wysiada tylko jeden ktoś, nie? Tylko jedna osoba, tylko Jezus. Że okazuje się, że tym miejscem osobnym, tak, do którego Jezus ich zaprasza, to jest On sam. To jest podróż w głąb i to w głąb Jezusa. Okazuje się, że ci apostołowie, którzy wrócili do Jezusa w tej relacji z Nim, w
tym opowiadaniu, w tej głębokiej więzi z Nim, to jakby oni wszyscy się chowają w Jezusie, jakby oni wszyscy stają się kimś jednym w Jezusie. I ostatecznie z łódki wysiada Jezus i to Jezus się zajmuje tymi wszystkimi tłumami, które się zebrały, widząc ich odpływających, przewidując, gdzie oni dopłyną, zbiegającymi się ludźmi, którzy się tam zbiegli pieszo z różnych stron, prawda? Ostatecznie to Jezus ich widzi, tych wszystkich ludzi. Jezus dostrzega w nich właśnie to pogubienie, porzucenie, jak owce nie mające pasterza, to Jezusa wnętrzności, to Jezus jest poruszony aż do wnętrza. Tu pojawia się takie greckie słowo splanchnizomai, które mówi właśnie o poruszeniu się wnętrzności. To w Starym Testamencie też Bóg mówił o poruszaniu się Jego wnętrzności, czy o jakimś takim dogłębnym poruszeniu się Boga, o tym, że Pan Bóg nie patrzy na nas jakby powierzchownie, ani nie robi tego, co robi dla nas jakby tak od niechcenia, aby zrobić, tylko że to dotyczy całej głębi Boga, nie? Że wszystko, cokolwiek Bóg robi dla nas, i to właśnie widać w Jezusie, że sposób, w jaki na nas patrzy, to, co dla nas robi, to wszystko wynika z całej głębi Boga, nie? Z całej głębi Jego miłości, nie? Że Pan Bóg w troskę o człowieka, o mnie, o ciebie nie wkłada tylko trochę, resztę rezerwując sobie, tak jak nam zasugerował szatan, prawda? I kiedy myśmy poszli za tą sugestią, to uznaliśmy, że no właśnie, no Pan Bóg tylko trochę się o nas troszczy, tak aby nie, tak jakoś z buta i właśnie no po łebkach, i że my musimy no sami wszystko dźwignąć, sami o wszystko zadbać, sami o wszystko się zatroszczyć, no bo Pan Bóg nigdy tego nie zrobi w pełni, nigdy nie zrobi dokładnie. A tu właśnie i Stary Testament, i w Nowym Jezus już osobiście to pokazuje, że Jego troska o człowieka to sięga, jest dogłębna, nie? Właśnie to słowo splanchnizomai o tym mówi, że sięga wnętrzności, sięga wnętrza, sięga głębi Boga, nie? I wynika z całej głębi Jego miłości, że cała miłość Boga jest zaangażowana w troskę o człowieka, w patrzenie na człowieka. Wszystkie trzy osoby boskie, cała głębia Boga, wszystko, nie? Jest zaangażowane w Bogu, w troskę o nas, w patrzenie na nas, w dostrzeganie nas, w myślenie o nas, w troskę o nas, o ciebie, o mnie. Właśnie, to też dla mnie jest ważne, że na przykład kiedy Jezus, to szczególnie w Ewangelii Świętego Jana, kiedy Jezus mówi o czymś, co chce dla nas zrobić, czy chce nam dać, na przykład o życiu, czy cokolwiek, to zawsze używa takich określeń w pełni, w obfitości, aż do końca, nie? Które mówią właśnie o tym, że wszystko, co ma Jezus, jest dla nas. On chce nam wszystko przekazać. Absolutnie wszystko. Nie? Absolutnie wszystko. Nie trochę, nie dużo, tylko wszystko. Właśnie. I wszystko chce zrobić. Nie? Wszystko chce zrobić. I to jakby, kiedy to zobaczymy, kiedy wejdziemy właśnie w głąb relacji z Jezusem i zobaczymy tą Jego dogłębną miłość do nas, obejmującą całego Jezusa. Nie trochę, nie dużo, tylko całego Jezusa zaangażowanego w troskę o nas, zainteresowanie się nami, że właśnie na krzyżu to się objawiło, że w Jezusie nie ma ani cienia skupienia się na sobie, ani cienia skupienia się na sobie. On jest cały skupiony na Ojcu, a będąc cały skupiony na Ojcu, będąc cały w Ojcu, jest razem z Ojcem, w jedności z Ojcem, cały skupiony na nas, nie? W jedności z Ojcem i Duchem Świętym, cały skupiony na nas, aż do głębi, prawda? I nie ma w Nim żadnego skupienia się na sobie. On się powierza Ojcu, to Ojciec dba o mnie, natomiast ja jestem cały skupiony na pełnieniu na Ojcu i na odczytywaniu woli Ojca i na pełnieniu tej woli Ojca, prawda? I to mi daje radość, spełnienie, satysfakcję, i tej radości chce dla nas Jezus. Radości, która wynika z jakiejś takiej wolności od samego siebie. I ja tak sobie, kiedy czytam tą dzisiejszą Ewangelię, to tak właśnie myślę o tej wolności od samego siebie. Tak jeszcze właśnie dlatego wspomniałem o tym, że takim bliskim kontekstem tej Ewangelii to jest historia o Herodzie skupionym na sobie, na swoich jakichś tam różnych pomysłach, namiętnościach, oczekiwaniach, wymysłach, nie? I to jest zawsze widzicie ten sam błąd. Kiedy człowiek skupi się nie na Bogu, tylko na sobie, to jest po wszystkim. Nie na Bogu, tylko na stworzeniu,
i to może być właśnie skupienie na stworzeniach poza człowiekiem, a najgorsze jest skupienie się na sobie. To jest najgorsze, co może być właśnie i no, wolność od samego siebie to jest największa wolność, jaką może dać nam Jezus. Wtedy jesteśmy wolni tak jak Jezus. Wtedy jesteśmy zdolni do tego, co zrobili apostołowie w dzisiejszej Ewangelii, o czym mówi święty Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu. Możemy się stać kimś jednym w Chrystusie, że wychodzimy do świata jako jedna osoba. To, co dzieje apostolskie powiadają, że jeden duch, jedno serce ożywiało wszystkich wierzących. I święty Paweł mówi, że Jezus uczynił, w Jezusie staliśmy się kimś jednym, że On o to walczył. A właśnie ta walka Jezusa to nie jest walka z czymś, czy z kimś. Trzeba się dokładnie przyjrzeć, jak Jezus walczy, że okazuje się, że Jezus walczy o to, stara się zachwycić nas swoją miłością, żebyśmy żyli skupieni na Nim, na Jego miłości, żeby całkowicie w centrum był Jezus, żebyśmy byli skupieni na Nim, na Jego miłości, czyli Jezusa, prawda? Czyli Jezusa. To wtedy coraz mniej jestem skupiony na sobie, na swoich wymysłach, oczekiwaniach, domysłach, na swoich namiętnościach, innych rzeczach. Jest mi coraz łatwiej odnajdywać jedność z innymi ludźmi. Coraz łatwiej jest mi być kimś jednym w Jezusie. Z innymi ludźmi. Coraz łatwiej jest nam być kimś jednym w Jezusie. Właśnie po tym poznać, że żyjemy skupieni na Jezusie, że tak naprawdę sednem naszych pragnień jest Jezus, osoba Jezusa. Nie? Osoba Jezusa sama w sobie. Nie? Bo to się poznaje po jedności. Jezus to powiedział na ostatniej wieczerzy, o to się modlił. To jest, prawda, 17 rozdział Jana, Ojcze, aby byli jedno. Jak Ty we mnie, a ja w Tobie, tak oni we mnie, a ja w nich, aby byli jedno. I po tym ludzie poznają, że jesteście uczniami moimi, że będziecie jedno, nie? Po tym, nie? Właśnie Jezus tak postawił sprawę i to widać w dzisiejszej Ewangelii, właśnie w tym procesie, który się dokonuje, kiedy uczniowie zbierają się u Jezusa, kiedy apostołowie zbierają się u Jezusa, kiedy Jemu relacjonują, kiedy jakoś tak wchodzą z Nim w relacje. Skutek jest taki, że z łódki wysiada jedna osoba, Jezus. Nie? Jezus. I ludzie doświadczają spotkania z Jezusem. Nie? Ludzie doświadczają spotkania z Jezusem. Teraz trzeba przyglądać uważnie, nie? Czy my pielęgnujemy jedność między nami. Ale ta jedność nigdy nie wyniknie z naszych wysiłków. Jeżeli to będą nasze wysiłki, to zawsze się w końcu poróżnimy. Nie? To zawsze będzie sztuczne. Natomiast ta jedność może wyniknąć tylko z jednej rzeczy, właśnie tej, co pokazuje dzisiejsza Ewangelia. Jeżeli dla nas wszystkich w centrum będzie Jezus, to On stanie się punktem nas łączącym. Wtedy rzeczywiście będziemy się stawać coraz bardziej kimś jednym w Nim. Właśnie. I teraz trzeba sobie zadawać głębokie pytania, czy mi chodzi o Jezusa, czy mi chodzi o sposób, w jaki Go spotykam. Czy mi chodzi o spotykanie Jezusa samego w sobie, czy o sposób, w jaki Go spotykam? Bo jak jestem skupiony już tylko na sposobie, to już nie jestem skupiony na Jezusie. To pamiętam kiedyś takich dwóch przedstawicieli takich prądów tradycjonalistycznych. Ja tam szczerze, żeby tak rozwiać wątpliwości, to wcale nie bronię papieża Franciszka, bo to kontekst jest taki, że akurat papież Franciszek wydał to całe motu proprio odnośnie środowisk tradycjonalistycznych, więc ja nie zajmuję się bronieniem Franciszka, bo jego nie trzeba bronić. On jest papieżem, on ma prawo takie motu proprio wydać i tyle. I tu jest kropka. Nie? No, on po prostu ma takie prawo, ma taką władzę. Nie? No i tyle. Nie? Natomiast do czego zmierzam, bo pamiętam taką dyskusję z takimi dwoma osobami, którzy przez godzinę mnie przekonywali, o ile lepsza jest msza święta tradycyjna od tak zwanej mszy świętej nowej, czyli sprawowanej zgodnie z liturgią posoborową. No i tam wyciągali mnóstwo argumentów takich różnych z tradycji, z historii Kościoła, także dydaktycznych, psychologicznych, pedagogicznych, takich mnóstwo całych argumentów, prawda? No i kiedy już tak się wygadali, to ja zapytałem o jedną rzecz. Mówię, panowie, a czy wam chodzi o Jezusa? Bo jeżeli chodzi wam o Jezusa, to Jezus jest na jednej mszy i na drugiej.
No i wtedy dyskusja się skończyła, nie? Bo zawsze jest to pytanie, czy mi chodzi o Jezusa? Czy nam wszystkim chodzi o Jezusa? Bo jeżeli nam wszystkim chodzi o Jezusa, to się zawsze dogadamy. Jeżeli nam wszystkim chodzi o Jezusa. Natomiast wszystkie rozłamy w Kościele, herezje, schizmy, to zawsze się brały właśnie z tego, że powtarzaliśmy błąd pierwszych rodziców, którzy skupili się bardziej na stworzeniu niż na Stwórcy, którzy skupili się bardziej na stworzeniu niż na Bogu. No i to doprowadziło do rozłamu między nimi, do tego, że się wstydzili siebie nawzajem, że przestali się dogadywać, przestali żyć w harmonii ze sobą, a w konsekwencji ze stworzeniem. No i to wszystko zaczęło się walić i jest jak jest, prawda? I teraz jest taki aspekt właśnie w zbawieniu, które przynosi Jezus, zaproszenie do tego, żeby zająć się Nim, skupić się na Nim. Nie? Żeby dać się wychować do tego, żeby Jezus był absolutnie w centrum. Nie? Absolutnie w centrum, że to On był moim miejscem ukrycia, miejscem odpoczynku, miejscem osobnym, tak jak dla Jezusa Ojciec. Nie? Że kiedy wszyscy szli spać, to On się jeszcze modlił, chciał być z Ojcem. Kiedy jeszcze wszyscy spali, to On wstawał wcześnie i szedł się modlić na miejsce pustynne. Kiedy był przerażony, zalękniony tym, co go czeka, to szedł do Ogrodu Oliwnego. Prawda, żeby spotkać się z Ojcem, być z Ojcem. Nie? To Jezus zawsze wiedział, że jeżeli coś się dzieje, to znaczy, że trzeba się jeszcze głębiej zanurzać w Ojcu. Jeszcze głębiej, jeszcze bardziej stawiać sobie Ojca przed oczy. Natomiast kłopot z nami jest taki, że jak z nami się coś dzieje, my mamy jakieś trudności, to my mamy tendencje odwrotne. Zamiast właśnie uciekać do Jezusa, stawiać się przed oczy Jezusa i zapatrzeć się na nowo w Jezusa, to my mamy tendencję właśnie uciekać w te trudności, w te ciemności, tam się zapatrzeć, tam grzebać, tam się doszukiwać nie wiadomo czego. A w ciemnościach, w problemach, w trudnościach niczego się nie doszukasz, żadnych odpowiedzi. Właśnie tam są tylko coraz większe ciemności, coraz większe wątpliwości, coraz większa pustka, coraz większa nicość i coraz większe rozchodzenie się każdy w swoją stronę. Że wyjście jest tylko jedno, to Jezus jest bramą. Zawsze, w każdej sytuacji Jezus jest bramą, prawda? Jezus jest drogą. I teraz no, trzeba ćwiczyć, nie? Taką umiejętność, że kiedy coś się dzieje, to wracamy do coraz głębszego skupienia się na Jezusie, tak jak Jezus wracał do Ojca, uparcie, nie? Stawiał sobie Ojca przed oczy, prawda? Tak jak Dawid mówi w psalmie, stawiam sobie zawsze Pana przed oczy. Właśnie mówię, to łatwo rozpoznać, nie? Czy rzeczywiście stawiamy sobie Pana przed oczy. Jeżeli stawiamy sobie Pana przed oczy, zawsze znajdziemy wspólny język. Zawsze będziemy potrafili być kimś jednym w Chrystusie i tak będziemy znakiem dla świata. Że z jednej strony jesteśmy inni, jesteśmy różni, że mamy różne punkty widzenia, różne zapatrywania, różne oczekiwania, różne pomysły, nie? Ale ostatecznie siłą jednoczącą nas jest Jezus. Że ostatecznie w imię Jezusa, jeżeli nam naprawdę chodzi o Jezusa, w imię Jezusa ostatecznie znajdziemy wspólny język. W imię Jezusa. W imię Jezusa zachowamy jedność. Potem wszyscy poznają, nie, że się moi, jeżeli jedno będziecie. Nie? A to jedno to wynika właśnie tak jak w dzisiejszej Ewangelii, ze skupienia się na Jezusie, nie? Z przychodzenia do Jezusa, nie? Że rzeczywiście Jezus jest w centrum. Nie moje zapatrywania, nie moje jakieś tam zachcianki, moje ambicje, inne rzeczy, prawda. No, warto przyglądać się historii Kościoła, warto się przypatrywać, nie? Skąd się biorą w Kościele rozłamy, podziały, dyskusje, inne rzeczy, prawda, schizmy, herezje. Zawsze to jest wynik zapatrzenia się w siebie, nie? Postawienia sobie siebie samego przed oczy, nie? Bo to ja już wiem najlepiej, ja już zobaczyłem jakiś kawałek prawdy i to jest jedyna prawda, jaka istnieje. Ja ostatnio właśnie niestety no, miałem taką sprawę z jednym księdzem o bardzo głośnym nazwisku. Właśnie cały problem no, wynikł z tego, że on jest zapatrzony w siebie, nie? Że on to wie już najlepiej, wszyscy inni źle mówią, wszyscy inni się mylą, prawda? Nawet święty Paweł w jego oczach się myli, no katechizm Kościoła to już w ogóle bzdury, prawda? To już w ogóle nie ma co czytać katechizmu Kościoła i tak dalej, i tak dalej. Ja, nie? Ja, tam jest ja, nie?
to trzeba bardzo się przypatrywać, nie? Bardzo się przypatrywać, czy to właśnie nie o to chodzi w tym wszystkim, że tak naprawdę chodzi o mnie, nie? Że tak naprawdę chodzi o mnie, no to wtedy no, stosują się do mnie słowa Jeremiasza o złych pasterzach, którzy myślą tylko o sobie i ostatecznie na tym cierpią owce, na tym cierpią owce. Natomiast no Jezus nigdy nie myślał o sobie, on był cały w ramionach Ojca, to ojciec się zajmuje mną, ja jestem tylko synem, ja nie jestem w stanie sam się zająć sobą. I teraz w jedności z Ojcem, w jedności Ducha Świętego z Ojcem, ja się troszczę o tych, których Ojciec mi powierzył. Właśnie. I teraz chodzi o to, żebyśmy my wykonali taki ruch w stosunku do Jezusa. Jezus jest centrum. Jak Jezus jest centrum, się zawsze dogadamy. To zawsze znajdziemy wspólną drogę, jak Jezus jest centrum. Jak Jezus jest centrum. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.